Komentarz do piątej księgi Mojżeszowej, C.H. McIntosh, rozdział 18. Utrzymywanie sług Bożych. Czego zgromadzenie Boże ma się nauczyć z tego fragmentu? Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 9, gdzie apostoł zajmuje się ważnym tematem wspierania chrześcijańskiej służby. Czytamy o tym w wersetach od 7 do 11, do 18. Ze stanowczością i w jednoznaczny sposób Paweł przedstawia Boże prawo. Tak też postanowił Pan, ażeby którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Werset 14. Tak jak kapłani i lewici żyli niegdyś z ofiar składanych przez lud, tak i teraz ci, którzy poświęcili się służbie Pana, jako naprawdę powołani przez Boga, obdarowani przez Chrystusa i uzdolnieni przez Ducha Świętego, mają prawo do materialnego wsparcia ze strony wierzących, którym usługują. Nie chodzi o to, by wierzący układali się co do wysokości wynagrodzenia ze sługami pańskimi. Taka myśl jest obca Nowemu Testamentowi. Sługa Pana ma ufać wyłącznie swemu zleceniodawcy w kwestii swoich potrzeb. Kapłani i lewici otrzymywali swój dział od Pana. On był ich dziedzictwem. W rzeczy samej jednak oczekiwał on, że lud będzie mu służył przez tych, którzy wśród niego wykonywali pracę. Powiedział Izraelitom, co mają dawać, i błogosławił ich, gdy byli posłuszni jego rozporządzeniom. Dawanie było jednocześnie ich przywilejem i obowiązkiem. Gdyby wzbraniali się to uczynić, to susza i nieurodzajność ich pól i winnic byłyby tego nieodrodną konsekwencją. Porównaj Habakuka, pierwszy rozdział, od 5 do 11 wersetu. To była odpowiedzialność ludu. Co się jednak tyczy kapłanów i lewitów, to oni mieli spoglądać ku Panu. Nie mieli udawać się do sądu, gdy lud zaniedbywał składanie dziesięciny i ofiar. Winni byli polegać na Bogu Izraela, który powołał ich do swojego dzieła. Tak samo jest dzisiaj z pracownikami Pana. To wyłącznie od Niego mają spodziewać się pomocy. Przede wszystkim, zanim opuszczą grunt materialnego zabezpieczenia, muszą być przekonani, że to On powołał ich i uzdolnił do swego dzieła i że oczekuje od nich, że poświęcą się całkowicie służbie słowa. Ich wzrok musi odwrócić się od ludzi oraz ludzkich środków pomocy i zwrócić ku żywemu Bogu. Już niejednokrotnie mieliśmy okazję przyjrzeć się smutnym następstwom pochopnie podjętych decyzji u chrześcijan, którzy działali z fałszywej motywacji i nie będąc powołani przez Boga, porzucili swój zawód, by, jak mówili, żyć z wiary i poświęcić się dziełu Pańskiemu. Żałosny upadek był nieuniknioną konsekwencją. Na podstawie 40-letniego doświadczenia muszę stwierdzić, że raczej rzadkością są przypadki, w których rzeczywiście radziłbym zrezygnować całkowicie z wykonywania zawodu, by poświęcić się dziełu Pana. Sprawa ta musi być dla danej osoby tak jasna jak dla Lutra, gdy powiedział: oto stoję tutaj, nie mogę uczynić inaczej. Niech mi Bóg pomoże. Amen. Gdy tak uczyni, może być pewny, że Bóg będzie wspierał go w dziele, do którego go powołał, i zatroszczy się o wszystkie jego potrzeby według bogactwa swojego w chwale w Chrystusie Jezusie. Filipian 4, rozdział 19, werset. Niemniej jednak widzimy, że choć apostoł z jednej strony dowiódł swojego prawa
do otrzymywania wsparcia, to z drugiej strony jednak wyrzekł się go, mówiąc: ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 15 werset. Pracował swoimi własnymi rękoma, dniem i nocą, by nie być dla nikogo ciężarem. Mógł powiedzieć: srebra, ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem. Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. Podróżował, głosił słowo, odwiedzał wierzących, był czynnym w służbie, apostołem, ewangelistą, wiernym pasterzem, troszczył się o wszystkie zbory. Czyż nie posiadał prawa do otrzymywania materialnego wsparcia? Z całą pewnością przysługiwało mu ono. Kościół Boży powinien był z radością troszczyć się o zaspokojenie wszystkich jego potrzeb. Apostoł jednak przy tym nie obstawał, lecz raczej dobrowolnie zrezygnował z tego przywileju i jeszcze innych wspierał owocem pracy swych własnych rąk. Do starszych z Efezu powiedział: w tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 33 do 35 wersetu. Jakże miło przyglądać się temu umiłowanemu, zacnemu słudze Chrystusa, który przy całym swoim rozległym polu działania, od Jerozolimy aż po Ilirię, przy swoich licznych zadaniach jako ewangelista, pasterz i nauczyciel, potrafił znaleźć jeszcze czas, by zarabiać na swoje własne utrzymanie i wspierać innych. Jego moralna postawa była naprawdę wzniosła. Apostoł Paweł nigdy nie głosił słowa za wynagrodzenie. Niemniej jednak ten sam apostoł umiał z wdzięcznością przyjąć dar wierzących, którzy potrafili przekazać mu go we właściwy sposób. Niejednokrotnie Filipianie wysyłali mu materialną pomoc. Dobrze uczynili, gdyż nigdy nie będzie im to zapomniane. Od tamtego czasu miliony czytały wspaniałą relację o ich ofiarności i zostały orzeźwione miłą wonią ich daru. Co więcej, jest on zapisany także w niebie, gdzie tego rodzaju rzeczy nigdy nie idą w niepamięć. I wygrawerowany na sercu samego Chrystusa, co widzimy w Filipian 4 rozdział 9 do 10 wersetu. Był to rzadki przywilej, by tak rozradować serce umiłowanego sługi Pana u kresu jego ziemskiego biegu. W samotności jego więzienia, w Rzymie. Nie mniejsza była pewnie radość Filipian z okazanego ich czynowi uznania apostoła. Jakże cenne było jego zapewnienie, że ich ofiara niczym przyjemna woń uniosła się bezpośrednio do tronu i serca Bożego. Jakże skrajny kontrast pomiędzy nimi a Koryntianami, którzy kwestionowali jego służbę, bądź Galacjanami, którzy do głębi zasmucili jego serce. Stan zboru w Koryncie nie pozwolił apostołowi na to, by przyjął od nich cośkolwiek. W Koryncie byli tylko pojedynczy wierzący, którzy przez swoją posługę mogli ożywić serce apostoła. Służba ta zapisana jest w piśmie i otrzyma w przyszłości należną nagrodę. A cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata i Achaika, bo oni... A służba ta zapisana jest w Piśmie Świętym i otrzyma w przyszłości należną nagrodę. A cieszę się z przybycia Stefana i Fortunata i Achaika,
bo oni pod waszą nieobecność was zastąpili. Podnieśli bowiem na duchu mnie i was. Szanujcie więc takich mężów. Pierwszy list do Koryntian, 16 rozdział, 17-18 werset. I tutaj... Lub wypełnili wasz brak. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Wielu rozumie przez to dar materialny. Zatem, jak pod zakonem, tak i za panowania Ewangelii, jest to zgodne z objawioną wolą Bożą, by wspierać i darzyć uznaniem tych, których Pan powołał do swego dzieła, a którzy całym sercem poświęcają Mu się wiernie i z gorliwością. Służenie Panu we wspieraniu Jego sług jest radością dla wszystkich, którzy Go miłują. On sam, będąc na ziemi, przyjmował posługi tych, którzy Go miłowali i cenili Jego służbę. Czytamy o tym w Łukasza 8 rozdział 2 do 3 wersetu. Z drugiej zaś strony chciałbym jeszcze raz położyć nacisk na to, jakże nieodzownym warunkiem do sprawowania służby w miły Bogu sposób jest bycie wolnym od ufności pokładanej w ludziach. Jeżeli Kościół Boży zaniedbuje sługi pańskie, to sam poniesie na tym stratę. Jeśli jednak są oni w stanie zarobić na swoje utrzymanie, nie szkodząc przy tym służbie dla Chrystusa, to tym lepiej. Jest to niewątpliwie droga jeszcze znakomitsza. Nie ma nic piękniejszego jak naprawdę obdarowany sługa Chrystusowy, który pracuje na siebie i swoją rodzinę, poświęcając się jednocześnie gorliwie dziełu Pana. Jednak nie zawsze możliwe jest pogodzenie obu tych rzeczy, dlatego nie chciałbym ustanawiać żadnych reguł, które wychodziłyby poza Słowo Boże i obciążać serca szczerych sług pańskich. Każdy z nich odpowiedzialny jest przed Panem za podejmowane decyzje. Zainteresowanym tym tematem polecamy pozycję R.K. Campbella, Kościół Boga Żywego, rozdział 2, dary duchowe w Kościele oraz sprawowanie służby, podrozdział zaspokojenie potrzeb materialnych.